Obrady 41 sesji Rady Stacjonki. Jesteśmy w punkcie 5. Interpelacje i zapytania radnych. I w tym punkcie w dniu 10 lutego wpłynęła interpelacja pani radnej Elżbiety Giemzy. Natomiast w dzisiejszym interpelacja pana radnego Bogusza. Ja odczytam tylko treść interpelacji, ponieważ nie ma odpowiedzi na te jeszcze na tej interpelacji. Przedstawię je ewentualnie państwu na kolejnej sesji. Pani radna Giemza złożyła interpelację w następującej treści. Czy przed podjęciem decyzji o przeniesieniu biblioteki zostały wykonane badania wytrzymałościowe stropu, na których mają stać regały z książkami? Jeżeli tak, to proszę o przesłanie ekspertyzy w wyżej wymienionej sprawie. Czy jest plan remontu i adaptacji Miejskiego Ośrodka Kultury do nowych zadań? Zaznaczam, że w latach 60. po dokonanej ekspertyzy w wyniku pewnego stropu i ścian biblioteka została przeniesiona na ulicę Orzeszkowej. Jaka kwota jest planowana na przystosowanie MOP-u do funkcjonowania w nim biblioteki? Myślę, że część odpowiedzi już została udzielona dzisiaj. Pełna odpowiedź na interpelację pani radnej będzie jej przesłana. I interpelacja pana radnego Mariana Bogusza. Koszt zakupu kompletu nowych podręczników do jednej klasy w szkole podstawowej wynosi od 300 do 500 zł, a do gimnazjum od 450 do 600. Natomiast koszty używanych kompletów stanowią około 50% ceny nowych. Wychodząc naprzeciw ograniczaniu wydatków na podręczniki, proponuję, aby burmistrz miasta zorganizował spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych gimnazjalnych, na którym wypracowane będą zasady wyboru takich samych podręczników dla poszczególnych przedmiotów do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Burmistrz miasta z powyższą propozycją wystąpił również do wójta gminy Pionki, żeby wspólnie podjąć i rozważać ten ważny, a zarazem niezwykle trudny finansowy problem wielu rodzin miasta i gminy Pionki. Celem nowego przedsięwzięcia będzie kilkukrotne wykorzystanie danego podręcznika, a tym samym znaczące zmniejszenie wydatków na ich zakup w budżetach rodzinnych, zaś szczególnie dotyczy to rodzin wielodzietnych. Jest to treść interpelacji. Również myślę, że pan radny na swoją interpelację otrzyma we właściwym terminie odpowiedź. Tyle wpłynęło interpelacji. Czy w tym punkcie są zapytania? Pan radny Miśkiewicz, zapytanie, proszę. Panie burmistrzu, są na chwilę kończący działek podjęta naprzeciwko moich szwagrów na ulicy Jarką. W dzień dzisiejszy jest to teren krajowy, nie podjęte są działania w celu usunięcia tych drzew. Drzewa zostały podcięte w ubiegłym roku, z tego co wiem, na lędzie przynajmniej zagrażają to przez, nie wiem jak się tak nazywa, która to spółka, gdzie trudno pływać na tych efektach do tego. Natomiast co do wycinki, z naszej strony nie były działania zrobione. Tam są słupa. Będziemy interweniować do odpowiednich służb kolejowych. Proszę, i drugą sprawę będę pan nie odpowiada za to, ale pan powinien za to czy do końca pamiętnie ta studenta, czy blok od 12 na jakiś powód na tej drodze lokalnej, to będzie rozumiem, czy nie 12? Tak, bo tam zapadła się studenta szkoło i został zasypany to gresem. A gres też został wybrany teraz. Jest dziura. Wrócimy do tematu, jeśli to jest PWK spółki, zarządzanie spółki. Żałuję, że pan nie ma nadzoru. No ja też żałuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Milka, zapytanie. Panie burmistrzu, ja też w sprawie zapadniętej studzienki.
Chodzi mianowicie o kształtowanie studzienka, zwana jak karka do kanalizacji burzowej, na Alei Jana Pawła. Jak się jedzie, będzie ciemna, gdzie studzienka przy targu na remont. Aha, bo tam jest straszny dół i można rozleczyć. Straszny nie jest. No. No, lepiej, żeby nikt nie urwał zawieszenia, bo będzie występował zrzeszenie wobec urzędu miasta. Nie, na godzinę nie urwie. Nie, no dobrze, no, ale ja sygnalizuję, bo tam no, jednak nie jest to. Okej, dobrze. Dziękuję bardzo. Pani Radna Kupczyńska. Chciałam zapytać, co równolegle jakiś czas, przynajmniej 2 razy w tygodniu, nie ma światła na ulicy Jordanowskiej. Z czego to wynika? To nie wiem, jak to było. Myślę, może pani bez przesiadku, tak? Oczywiście. To był taki przypadek, pani radna, bo tu zgłaszał pan radny pas na tą sytuację, dwukrotnie bodajże nawet. Pan jest na bieżąco. Mówimy o oświetleniu na pańskiej ulicy, na ulicy Jordanowskiej. Tam był gdzieś przebicie. Proszenie się pan dyrektor wytłumaczył. Tak, tam było przebicie, pani radna, i w związku z tym... Kiedy to naprawiono? Przedwczoraj. Tak jest. A pan był przy tym nawet. Tak, wczoraj byłem, rozmawiałem z tymi panami, powiedzieli, gdzie tam gdzieś kadra. To znaczy, tam były takie, wie pani, na zasadzie, że my przyjeżdżaliśmy, to zrekrowaliśmy, za pół godziny, prawda, światło gasło. W końcu zlokalizowaliśmy i to usunęliśmy. Tą dziękuję. To znaczy, ona do końca jest jeszcze nieusunięta, bo na pewnym odcinku pan kabel jest jeszcze uszkodzony, trzeba będzie go wyeliminować. Dziękuję. Są jeszcze zapytania? Jeszcze mam jedno. Proszę. Chciałam zapytać, czy w MZUK-u istnieje takie coś jak jakaś komisja, tylko nie doradca, tylko działająca cały czas i sprawdzająca czystość i jakość mieszkań, gdzie właścicielem jest burmistrz miasta. Ponieważ znam ostatnio przypadek taki, że człowiek ma odłączone światło, odłączony gaz, korzysta, przeciąga sobie linię światła z korytarza, nie ma urządzeń sanitarnych, trudni się z bieractwem. Czy wiadomo MZUK-owi, czy jest więcej takich mieszkań, czy prowadzi się jakieś kontrole czystości zasobów mieszkaniowych, których właścicielem jest burmistrz? Nie można. Jeżeli takie ma, od razu idą, ludzie sprawdzają, ewentualnie eliminują tego typu sytuacje, takie chore. Jeżeli mówimy, że to będzie mówić, że kradzież jakiegoś światła z klatki schodowej, to przeważnie to występowało to w hotelach. Natomiast pani ma o przypadku, mówi pani o alejach typowych, zawsze wiem, w którym bloku nawet. Szkoda, że pani powiedziała, że tam wcześniej dała sygnału, że coś takiego istnieje, bo wiemy, bo pani zadała pytanie już w czasie przerwy, prawda? Jak to tam się mniej więcej, to może to odbywać, to powiem tak, że my niejednokrotnie współdziałamy z MOPS-em i takie sytuacje, gdzie tam takie zbieractwa, prawda, tych ludzi. To jest zagrożenie wtedy. To jest, tak jest. Takie sytuacje wtedy działamy. Jest to bardzo trudne, powiem, ponieważ ci ludzie są tak przywiązani do tych swoich skarbów i nie chcą się z nimi rozstać. Bywa tak, że trzeba ludzi niejednokrotnie, prawda, umieścić bądź to w szpitalu przez rodzinę, ewentualnie niejednokrotnie musi rodzina, prawda, z nami współpracować i tą osobę gdzieś tam wyprowadza i w tym czasie coś takiego eliminujemy. Ale przyznam państwu, że spotkaliśmy się już w tym okresie krótkim, co ja mogę, jestem tu 3-4 lata, 4 rok, że mieliśmy takie przypadki, że w mieszkaniu pokój z kuchnią nie można było się po prostu jak, prawda, przemieścić przez te pomieszczenie, bo to były wąskie, bardzo korytarzyki i jeżeli by się przechodziło, to by, prawda, człowiek był narażony na jakieś, prawda, tam obudzenie się, insekty i podobne, tak. Także są takie przypadki, my wiemy, współpracujemy z MOPS-em, na pewno nie wszędzie docieramy, nie wszędzie, ale tam, gdzie jakiś sygnał mamy i jest to bardzo uciążliwe dla współmieszkańców, dziękuję bardzo. Ja wiem, nie musiała, bo ja się dowiedziałem o to. Dziękuję. A tam nie ma wspólnoty. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do... Jeszcze? Proszę.
proszę Państwa, chciałam zapytać, czy zostały podjęte jakiekolwiek kroki w sprawie dokumentacji na ulicę Wspólną na oświetlenie? Są już pieniążki, jak wszyscy wiemy, zaplanowane w budżecie na 2014 rok na wykonanie tego oświetlenia. W ogóle wystąpiliście Państwo już o pozwolenie na budowę. Czy został poprawiony projekt? Jak wygląda cała dokumentacja w tej chwili? Czy zostało to w kierunku zrobione? Pieniążki zostały w budżecie zapewnione na oświetlenie. Nie jest powiedziane na które, ogólnie na oświetlenie w mieście. Nie, jest powiedziane, że szczególnie na ulicę Wspólną. Nie wiadomo, na które. Głosowanie. Jest to wpisane w budżecie, ale jednego budżetu nie głosowała, więc... Ale już pomijam to. Jest wpisane w budżecie na tej ulicy. Proszę pani, na komisjach głosowane, panie. Ja na komisjach nie wybrałem. A no to jest, jak panu mówi, dlatego jest zaraz. Ale nie jest zapytanie, jest odpowiedź. Nie odpowiadam. Proszę pani, do tej pory... Nigdy nie chowałem pracownika, który przyjął dokumentację z tego czasu wykonano na to oświetlenie tych dwóch żaruszyk, ustawienia dwóch słupów, które tam, a zostało to zapłacone. Gdybym teraz ponownie wykonał tą dokumentację, to być może po raz który, tak jak z tego czasu pani do prokuratury podałaby pani teraz burmistrza, ale nie gospodarny. Została wykonana dokumentacja, która praktycznie nie ma żadnej wartości. Z chwilą, kiedy wyegzekwuję od poprzedniego wykonawca czy wykonawcy dokumentacji i pracownika, który przyjął niewłaściwą dokumentację, podejmę działania w kierunku opracowania właściwej dokumentacji. Natomiast, no tak na marginesie mówiąc, no to kadencja pani będzie zapamiętana w zasadzie jako pierwsze złożenie do prokuratury na zastępcę burmistrza nieprawdziwego donosu w związku z kanalizacją, co pani opuściła w pewnym części jej wykonanie, a drugie to jedynie co pani ma, to te dwie żarówki na ulicy Wspólnej przez całe 4 lata. Ale to jest tak na marginesie. O ile będzie to możliwe, będzie wykonane jak najszybciej. Panie wiceburmistrzu. Moja kadencja na pewno zostanie zapamiętana, ale pana również za to, że pan musiał za pomówienie, niech pan uważa, żeby pan ponownie nie musiał zapłacić 10 tysięcy burmistrzowi Zawonikowi za fałszywe wpisy do, w internecie. Na pewno pan zostanie zapamiętany. Na pewno pan zostanie zapamiętany, proszę pana, z wielu innych. Jeszcze chwileczkę, proszę pana. Na pewno pan zostanie i proszę pana, proszę mnie czytać. I proszę pana, odpowiedzi nie wyzreślić. Czy ja mogę zabrać głos? Proszę zapytania i dlatego pytam dalej. Na pewno, proszę pana, zostanie zapamiętane to, że pan, i to zostanie ujawnione, żeby pan nie miał do mnie o to pretensji, że dokumentacja była, którą pan zaprzepaścił. Czy to jest i pytanie? Tylko powstania lat był 7,5 tysięcy i również pan to zaprzepaścił. I ci mieszkańcy na pewno panu za to podziękują. I proszę nie mieć o to pretensji do mnie, że zostanie pan posądzony o niegospodarność. Bo dokumentacja była i można było zrobić. Dziękuję bardzo. Nie, przepraszam, ja bym chciał, żeby pan burmistrz odpowiedział na to pytanie. Jeśli to było pytanie, podobno, chociaż to moim zdaniem był jakiś spowodok. Tylko czy ktoś może odpowiedzieć na to? Nie o formę pytania. Jeśli pytanie, to w ten sposób... Ponieważ żeby myśli pan na to pytanie odpowie. Ale co mówi pan? Ale tej dokumentacji. Dokumentacja. Więc ja już powiedziałem wcześniej, że nie chcę, aby pani burmistrza podała znowu do prokuratury za marnotrawstwo, czyli dokumentacja, która została wykonana niezgodnie ze zleceniem, a pracownik bliski pani komitetu odebrał. Co ty sądzie? Ja chcę wyegzekwować. Długo to może pani nadstawiać, ale gdzieś indziej, akurat tutaj nie powiem. Dziękuję. Pan Miśkiewicz za pytanie. Dokumentacja nie kosztowała złotówkę, tylko trochę.
czy ta dokumentacja nie była zrobiona o warunki, które występowane było? Czy ona nie jest zgodna z warunkami? Była zrobiona na zlecenie było wykonanie dokumentacji z kanalizacją podziemną. Przewodami podziemnymi, a nie na powierzchni. A przyjęto. A jakie warunki wydał za? Że pana niezgodnie z rozliczeniem wykonania dokumentacji. Dziękuję. Ale to ja chcę przejść do dyskusji, bo słuchajcie kochani, przecież to już nie raz na tych sesjach rozmawiamy na temat tego oświetlenia. Pan burmistrz Mazur tyle razy tłumaczył, że była przyjęta dokumentacja na tą instalację napowietrzną. I dlatego to nie zostało zrobione. Przecież to już kilka razy się na sesjach powtarza. To już politykę zaczynamy tworzyć, to ludzie. Proszę Państwa, jest w tym roku, przyznajmy tak, w budżecie zostały umieszczone środki na oświetlenie w pismo, które wpłynęło do mnie 12 lutego. W załączeniu przesyłam uchwałę składu orzekającego RIO w Warszawie, zespół w Radomiu, numer RA77/2014 z 29 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez miasto kwoty długu w latach objętych WPF-em. Z treścią uchwały proszę zapoznać Radę na najbliższej sesji. Uchwała numer RA77/2014 składu orzekającego RIO w Warszawie z 29 stycznia 2014 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez miasto piątki kwoty długu w latach objętych wieloletnią prognozą finansową. Na podstawie i tutaj podstawy prawne tej podstawy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu. Przewodnicząca pani Janina Filipowicz, członkowie Jolanta Okleja, Witold Kaczkowski. Paragraf 1. Na podstawie analizy przyjętej przez miasto piątki wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2014 planowaną kwotę długu wynikającą z zaciągniętych zobowiązań opiniuje pozytywnie z uwagami. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez miasto piątki w terminie i trybie określonym w artykule 246 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Od uchwały służy odwołanie do kolegium RIO w Warszawie za pośrednictwem zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały. I uzasadnienie. 10 stycznia przekazana została do zespołu w Radomiu RIO w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 10 stycznia 2013 roku podjęta przez Radę Miasta Piotrki uchwała numer 39/299/2013 z 27 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wynik ku analizie tego dokumentu elektronicznego oraz przedłożonej 8 stycznia 2014 uchwały budżetowej na 2014 rok z 27 grudnia skład orzekający RIO ustalił. W wieloletniej prognozie finansowej wielkość długu na koniec 2014 zaplanowano w kwocie 25 414 000, co stanowi 45,81 planowanych na ten rok dochodów. Spłata tego zadłużenia przewidywana jest do roku 2025. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na rok 2014 wynosi 2,96% planowanych na ten rok dochodów i jest nieznacznie niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczanego dla miasta zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 3,38. Skład orzekający zwraca uwagę, iż w takiej sytuacji osiągnięcie dochodów poniżej wielkości prognozowanych może spowodować zagrożenie utrzymania wskaźnika w granicach wyznaczonych
artykułem 243 ustawy o finansach publicznych i w konsekwencji skutkować niemożnością uchwalenia budżetu. Dla uniknięcia tych zagrożeń należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia wydatków, pozyskania dodatkowych dochodów celem wygospodarowania odpowiedniej nadwyżki operacyjnej, zwłaszcza że również w roku 2016 występuje stosunkowo mała różnica między planowanym obciążeniem a dopuszczalnym wskaźnikiem obciążenia budżetu spłatą zobowiązań. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań kształtuje się bowiem na poziomie wynoszącym 11,21, a dopuszczalny wskaźnik wynosi 11,71. W związku z powyższym zachodzi konieczność monitorowania analizowanego wskaźnika przy wykonaniu budżetu. W związku z powyższym skład orzekający opiniuje, jak w sentencji uchwały podpisała przewodnicząca składu pani Janina Filipowicz. Proszę Państwa, to w sprawach różnych ja miałbym tyle do przekazania. Informacyjnie już tylko, tak jak powiedziałem, proszę Państwa, jest, otrzymałem pismo skierowane do Rady, Zakład Usług Pogrzebowych Eden Mariusz Delega. Zwracam się z prośbą do Rady Miasta o pomoc w sprawie zwrotu poniesionych kosztów związanych z pochówkiem pana Gołębskiego. Zwracałem się dwukrotnie do MOPS-u, lecz bezskutecznie rozmawiałem z burmistrzem, z zastępcą burmistrza, lecz też nie uzyskałem pomocy. Zwracam się do pana i pytam, czy dyrektor MOPS, która nie chce zwrócić mi poniesionych kosztów, wypłaca z własnej pensji, czy z pieniędzy służbowych. Wiem też, że dyrektor MOPS podlega burmistrzowi, więc i burmistrz nie ma wpływu na decyzję dyrektora MOPS-u. Poniosłem kwotę, jaką poniosłem związaną z pogrzebem, 2,268. Czy to jest dla miasta taki duży wydatek? Znak zapytania. MOPS za pogrzeb wypłaca 1800, więc niech mi zwróci chociaż taką kwotę. Pan Gołębski uzyskał decyzję MOPS na stały zasiłek. Za pozytywne prośby serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, dwa słowa wyjaśnienia w tej sprawie. Ja wystąpiłem do pana burmistrza, przekazując mu to, ponieważ to nie nasza jest decyzja absolutnie. I otrzymałem odpowiedź, którą panu burmistrzowi, pan burmistrz to przekazał do MOPS-u, której nie będę może całej tej odpowiedzi czytał, ale jak gdyby clue całej sprawy wyjaśnię. Otóż okazuje się, że MOPS ogłosił przetarg swego czasu na to, na pochówki dla osób bezdomnych, NN i tak dalej. I ten przetarg wygrała firma pogrzebowa, tutaj nie będę podawał nazwy tej firmy, ale nie firma pana Delegi. W związku z tym ta firma była jak gdyby zobowiązana po zawiadomieniu takiej sytuacji do organizacji pochówku i ta firma w przetargu zaproponowała kwotę 1800 zł, że za taką kwotę ona ten pochówek wykona. Okazało się, że w momencie śmierci świętej pamięci pana Gołębskiego bez zlecenia żadnego, i tutaj chciałbym, bo tak wynika z tego pisma, bez zlecenia firma pana Delegi pierwsza przyjechała na miejsce zgonu, prawda? Nie, jak tutaj jest, prawda? Przyjechała od razu, złapała zwłoki, no i dokonała pochówku, następnie domagając się 2268 za nie, czyli firma działała bez zlecenia żadnego, a nie ona wygrała ten przetarg na organizację tego typu. Nie wiem, być może, że sprawa, chciałbym, że w zakończeniu tego, ale nie wiem, zakończenie, takie na zakończenie MOPS podaje, tak pisze, takie zachowanie narażało ośrodek na naruszenie zasad prawidłowej gospodarki finansowej, gdyż
podmiot, który wygrał ten przetarg, miałby podstawę do zerwania zawartej umowy, a nawet roszczeń związanych z niedotrzymaniem jej postanowień. W związku z tym ewentualnych roszczeń winien domagać się od zleceniodawcy jako strony wiążącej ich umowy. Zarówno gmina, jak i jednostka realizacyjna nie mogą odpowiadać, a tym bardziej rekompensować strat finansowych, na jakie narażają się przedsiębiorcy. Dziękuję. To jest... Nie, w tej sprawie, panie przewodniczący. Bo to trzeba troszeczkę rozszerzyć, troszeczkę takie poważnie. Bo nie będzie święty pamięci Tadeusz Gorzki i tak dalej. Jeżeli nie Tadeusz, nie Stanisław. Czy Stanisław. Przychodzi brat, zwłaszcza do firmy pogrzebowej, żeby pochować brata. Bo pyta się właściciel firmy, kto to jest dla pana ten, co umarł? Brat. A kto by cię pogrzebu? On był emerytem. Mówi, ja jestem też, mówi, w ZUS-ie powinny się pieniądze należeć. No to pojechali i zabrali zwłoki, no bo dokąd będą leżały zwłoki, tak? No i pochował. Ale to zawini tylko ten brat. Albo tego brata teraz podać do sądu, że okłamał właściciela firmy pogrzebowej. No to on zlecił pogrzeb i on... No, on zlecił pogrzeb, to wziął i wyciągnął. Taka jest sentencja, panie radny. Że no tak, ale to nie można tak, bo człowiek, który zrobił pogubę, poniósł koszty, tak? I trzeba jakoś to rozstrzygnąć, bo to tak jest. Proszę Państwa, no mnóstwo ludzi na tym szpitalu, mnóstwo ludzi umiera, prawda? No, ktoś nie każdy wie, że ta firma by wygrała. W jakiś sposób miejski ośrodek no, dowiaduje się, że to jest osoba, która ma zasiłek stały. No, nie wiem, no, odwiedza w szpitalu, czuwa nad tym, czy umrze i mówi, o teraz to już nas wchodzi, bo wygra się przegrywa. Zawiadamianie jest. Ale no dobrze, no kto zawiadamia? Osoba, no, brat zgłosił się. Jeżeli jest to osoba ja nie mająca nikogo, bezdomna, to jest zawiadamiany. Urząd Miasta jest zawiadomiony, że taka osoba jest i się zleca wtedy. Proszę Państwa, ja przedstawiłem i ja nie próbuję ani nie mam zamiaru nad tym i myślę, że Państwo również nie będzie. Jest to sytuacja przykra. Mam nadzieję, że zostanie rozwiązana pozytywnie i tyle. Tyle mam. Proszę, w sprawach różnych, proszę bardzo, w sprawach różnych chciałbym tak. Kto z Państwa w sprawach różnych chciałby zabierać głos? Zgłosiła się Pani Radna. Czyli tak, Pani Kiemza, Pan Dąbrowski. Proszę bardzo, Pani Kiemza. Proszę Państwa, jak zauważyliście, że nasze obrazy to, czasami charakteryzują się na, jak w teatrzyku, w cyrku, jakiekolwiek zapytania o interesy, zapytania, które mają w celu zadbanie o interesy miasta, o interesy mieszkańców, coś chcemy się dowiedzieć, budzą śmiechy. No, przypuszczam, że jest to może dla niektórych osób bardzo wygodne. No i co po niektórzy radni, może i znają bardzo dobrze historię, ale nie znają zasad dobrego wychowania. Szkoda, że proszę Państwa, ci radni nie mają takiej dobrej znajomości regulaminu kodeksu Komisji Rewizyjnej. A w kodeksie Komisji Rewizyjnej nie ma takiego dokumentu, mówi w regulaminie, przepraszam, w regulaminie Komisji Rewizyjnej, rozdział 2, paragraf 5 mówi, że przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje zastępca przewodniczącego komisji. I teraz, proszę Państwa, zbliżamy się do absolutorium. Miałam 21 stycznia dyżur w Urzędzie Miasta i jakie moje zdziwienie jest, bo chciałam troszeczkę zapoznać się z protokołami pokontrolnymi, z dokumentami. Jakieś już moje jest zdziwienie, kiedy otwieram króteczkę Komisji Rewizyjnej i ostatni protokół jest 29 sierpnia 2013 roku. Od tamtej pory nie ma nic. Nie ma ani listy obecności, żadnego znaku, że komisja się zbierała, żadnych dokumentów, żadnego protokołu. Co najciekawsze, no może jeszcze bym tak pomyślała, że no urlop sobie komisja wzięła, no nie wiem. Co najciekawsze, proszę Państwa, że w teczce znajdują się pisma świadczące o tym,
że prawdopodobnie te komisje się odbyły. Jedna komisja była planowana na 28 listopada. Zakres kontroli miał obejmować dokumentację związaną z czynaniem, prowadzeniem rozstrzygnięć procedur przetargowych, jak również kontrolę rozliczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji w 2012 roku. Druga kontrola i komisje miały odbyć się od 2 do 9 grudnia bieżącego roku. Zakres kontroli miał obejmować zadłużenie miasta z uwzględnieniem wydatków kwot zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz historii ich spłaty na dzień 30 listopada 2013 roku. Ponieważ w poprzedniej kadencji byłam członkiem komisji rewizyjnej, a przewodniczącą była pani Ewa Klich, i mimo, że różnych mogę mieć różne poglądy, często nie zgadzałyśmy się z poglądami, niemniej jednak, co trzeba stwierdzić, że komisja rewizyjna przez nią prowadzona była profesjonalnie. W statucie regulamin komisji rewizyjnej mówi dokładnie, ile powinna trwać kontrola, jaka kontrola, jaki okres czasu powinna trwać, jak również mówi, w przeciągu jakiego okresu powinien być złożony protokół komisji rewizyjnej. A to proszę Państwa, mamy książkę. W książce wykazuje, że komisja rewizyjna po prostu nie pracuje. Bulwersujący jest fakt, że czasami jak podajemy jakiś wniosek na sesji, że zaleceniem do kontroli, przewodniczący komisji oburza się, że ma tyle pracy, kiedy się wyrobi. Pan przewodniczący, jeszcze bulwersujący jest fakt, że przewodniczącym komisji rewizyjnej jest człowiek z wykształceniem wyższym, prawnik, który powinien dokładnie zapoznać się, rozpoczynając pracę w komisji rewizyjnej, bardzo dokładnie powinien zapoznać się z regulaminem tej komisji. Ale widocznie, no tak u nas, jak widzicie Państwo, w naszej Radzie tak jest, że bardzo długo dyskutujemy nad rzeczami, które może mają mniejszą wartość, natomiast nad tym, co naprawdę powinniśmy się skupić, to jest oburzenie i śmiech. Dochodzę do takiego wniosku, że chce się u nas wszystko zamieść pod dywanik i skład komisji rewizyjnej został po prostu stworzony na potrzeby obecnej koalicji. Nie będę więcej zabierała, proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że będą na pewno tu tłumaczenia, zwolnienie lekarskie, ktoś nie zdał, ktoś nie w porę złożył protokół, ktoś nie zgłosił się na komisję. To rolą, proszę Państwa, to rolą przewodniczącego jest zapanować nad swoimi członkami w komisji rewizyjnej. A jeżeli czegoś oni nie zrobią, to powinien zrobić sam. Ale pan przewodniczący komisji rewizyjnej, jako radny, nie ma czasu nie tylko na pracę w komisji rewizyjnej, ale również nie ma czasu poświęcić czas na dyżury w Urzędzie Miasta. Przez 3 lata, przeszło 3 lata, pan przewodniczący komisji rewizyjnej 4 razy dyżurował, miał dyżur w Urzędzie Miasta, a w zeszłym roku nawet 1 razu. Ja bym panu proponowała, panie przewodniczący, niech pan możliwie jak najszybciej złoży rezygnację z tej komisji. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli my złożymy taki wniosek, ten wniosek nie zostanie przegłosowany. Dlatego, nie wiem, mocno się zastanawiamy, bo będzie to znowu, proszę bardzo, tutaj opozycja robi jakiś zamęty, młyn. Nie! Niech pan sam złoży rezygnację, bo jest pan człowiekiem na... Nie jest nieodpowiedni człowiek na tym stanowisku. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Milka. Pierwsze, pani radna kłamie, mówiąc, że kiedykolwiek na tej sesji mówiłem, żeby nie kierować jakiejś sprawy do komisji, bo ona ma za dużo pracy. To jest bzdura oczywista i chociażby wczoraj, kiedy ustaliliśmy plany pracy komisji na rok obecny, mówiłem, że ja każdą propozycję mówiłem to członkom komisji. Wszystkie propozycje, które oni zgłoszą, ja zaakceptuję.
Nie jest więc prawdą to, co mówi pani radna Giemza, ale myślę, że do tego to już powoli chyba przywykamy, że mówi różne rzeczy, nie zawsze rozsądne i nie zawsze zgodne z prawem. Jeżeli chodzi o tą sytuację. Pani radna mówi, że ktoś zamiata sprawy pod dywan. No, też, no, jak drana płyta pani to hasło powtarza już od przeszło lat w tej radzie. No, ale to ja mógłbym powiedzieć, że tą osobą, która zamiata sprawy pod dywan, tylko że ja tak nie uważam, ale mówię, że gdybym szedł pani całkiem rozumowanie, który jest bardzo pokrętny, to jest pani kolega klubowy, który przez 2 miesiące nie zajął się sprawą, którą mu zlecono. Ani razu nie poszedł, pomimo wielokrotnie składanych obietnic, do Wydziału Finansowego, gdzie czekały na niego przygotowane materiały, ani razu ich nie wziął do ręki. Więc może jemu zależy na tym, żeby ukryć. Bo ponieważ, proszę pani, w 6 dni ja, pani radna Majer i pan radny Guza zrobiliśmy 13 przetargów. Pani radny, pan klubowy kolega radny, nie będę miał nazwiska, bo ja nie jestem wyspecjalizowany w donosach, nie poszedł ani razu, więc komu zależy na tym, żeby ukrywać? Nasz zespół w składzie 3 osób, które wymieniłem, przygotował 11 bodajże stron sprawozdania, tak? Nie dostaliśmy od drugiego zespołu materiału, który by pozwolił na złożenie protokołu. Regulamin komisji rewizyjnej, na który wielokrotnie się pani powoływała, nie przewiduje składania protokołów częściowych. I proszę nie kręcić głową, tylko zapoznać się z tym regulaminem. Nie ma czegoś takiego. W związku z powyższym, w dniu wczorajszym, my ten, do dnia wczorajszego jeszcze czekaliśmy, że może się, łącznie z pani kolegą próbowym, ten zespół opamięta. Wczoraj my, w tym składzie osobowym, jaki miał ten nasz zespół, złożyliśmy do akt komisji urobek, że tak to kolokwialnie ujmę, naszego zespołu 13 przetargów przeanalizowanych pod kątem procedury, jak również rozliczeń finansowych. Oto dlaczego nawet nie chciało się wziąć za 5 przetargów, proszę nie mnie pytać. A jeśli pani jest już taka biegła w tych wszystkich regulaminach, to proszę mi wskazać, co ja mogę zrobić jako przewodniczący komisji, jeżeli spotykam się, no nie wiem, też ja bym nie podejrzewał, ale pani tokiem rozumania idąc, no trzeba by powiedzieć, z obstrukcją ze strony jednego czy z członków komisji, czy też kilku tych członków. Mam ich wybatorzyć? Co mogę zrobić? Proszę mi wskazać coś, jakiś punkt regulaminu, który daje mi jakieś realne możliwości wpływu na osoby, które pomimo wielokrotnych próśb, nie tylko moich, ale przewodniczącego również Rady Miasta, nie realizują nałożonych na nie zadań. Proszę powiedzieć pani specjalistko od regulaminu. Te kontrole, o których pani mówi, odbyły się w terminie, zostały zakończone, natomiast nie było możliwości złożenia protokołu z przyczyn, o których mówię. Druga, jeżeli chodzi o drugą kontrolę, wszystkie osoby wczoraj obecne na komisji, łącznie z panią radną Majer, która jest pani klubową koleżanką, bo mi oczywiście pani nie uwierzy, członkom koalicji, ale myślę, że pani radny Majer już pani będzie bardziej skora uwierzyć. Widziała, pokazywając skrzynkę mailową, pismo, mail wysłany 12 grudnia z protokołem po kontroli stanu zadłużenia do pani skarbnik z prośbą o uzupełnienie, o podanie danych kwot, o podanie kwot odsetek, które zostały zapłacone z tytułu nieterminowej spłaty jednej z rat pożyczek, tak, czy tam kredytu. Wszyscy członkowie komisji widzieli, kiedy dostałem odpowiedź. Po uzupełnieniu tego, kiedy miałem te dane, można było złożyć protokół. Ale protokołu odnośnie przetargów nie można złożyć, dlatego że między innymi pani klubowy kolega palcem nie kiwnął. W tym kierunku, żeby zrealizować nałożone na niego zadanie. My, za co bardzo dziękuję tutaj, pani radnej Majer, panu radnemu Guzie, dzień w dzień, w ciągu trwania kontroli, spędzaliśmy kilka godzin w urzędzie i mieliśmy na to czas. I zrobiliśmy 13 przetargów, chociaż była praca rozdzielona pierwotnie porówno. I robiliśmy za drugi zespół, dlatego że widzieliśmy, że oni się nie wyrobią. I w tym czasie, który był zakreślony na przeprowadzenie kontroli, zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Więcej już, na więcej czasu nie starczyło. A między innymi pani klubowy kolega zapewniał, że on to zrobi. I proszę bardzo, proszę mi pokazać, gdzie to jest. I teraz jeszcze zapytam. I poproszę, chociaż może to nie jest takie, ja bym tego bardzo robić nie chciał. Ale jestem zmuszony przez te niemądre, powiem delikatnie, rzeczy, które wygaduje tutaj pani radna Niemca. Poproszę panią Jolantę Majkę o to, żeby powiedziała, czy jedno słowo, chociażby to, które teraz mówię, jest kłamstwem. Chodzi pani radna, ja nie chcę pani stawiać w niezręcznej sytuacji. Ja wiem, że to jest pani klubowa koleżanka, być może jest to koleżanka pani również na stopie osobistej, ale chodzi o elementarną uczciwość i sprawiedliwość.
Czy cokolwiek z tego, co powiedziałem odnośnie powodów niezłożenia protokołu, odnośnie maili, które zresztą też wydrukowałem łącznie z załącznikami, są do wglądu, czy choćby jedno słowo, które teraz powiedziałem, jest nieprawdą? Mogę? Proszę. Oczywiście pan przewodniczący to, co powiedział, jest prawdą. Dziękuję bardzo. Jedna osoba była, przepraszam, w tej drugiej grupie. Nie, ja mówię cały czas, odczytałem ci państwu protokół z wczorajszego posiedzenia, gdzie było napisane, że odebrałem wyjaśnienia od zespołu w składzie. Dlaczego było to nie zrobione? Proszę państwa, no ja miałem obietnicę, że będzie to zrobione. Co więcej, jeszcze tutaj pani radna Giemza mówi, to przewodniczący powinien zrobić. Ja powiem szczerze i pani, myślę, że pani radna Majchel znowu byłaby w stanie to potwierdzić. Kiedy myśmy się spotykali w tym zespole, nieraz było tak, że ja przychodziłem pierwszy, wychodziłem ostatni. Bo nieraz było tak, że pani radna Majchel gdzieś tam coś miała w szkole, pan radny na przykład Guza musiał dziecko odebrać, ja to rozumiałem. Ale wyobraźcie sobie teraz państwo, co by się stało, gdybym ja za ten drugi zespół wziął się dobrze, ja zrobię jeszcze ten nieprzytanek. Poszedłbym do działu finansowego, powiedział, proszę bardzo, te materiały na stół, bo ja napisałem pismo, te materiały leżały przygotowane. I co by się stało, gdybym ja jednoosobowo dokonał takiej kontroli i przedstawił państwu protokół? Wyobrażacie sobie państwo, jakie byłoby tutaj piekło robione przez panią radną Giemzę? Że Mirka, oczywiście załóżnik burmistrza, bo z tego samego komitetu wybrany członek koalicji, jednoosobowo przeprowadza kontrolę. To jest dopiero zamiatanie pod dywan, tak? A gdzie jest nadzór opozycji, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tego typu bredni byśmy wysłuchiwali. Proszę państwa, zresztą, ja już naprawdę mam dosyć tego. Dziękuję bardzo pani radnej Majchel za to, że dała świadectwo temu, jaka jest prawda. A pani radna, gdyby miała choćby odrobinę honoru, powinna swoje rzeczy odwołać i przeprosić. Dziękuję. Dziękuję. No musimy. Proszę państwa, jeżeli pan, człowiek wykształcony, nie wie, co znaczy słowo donos, to o czym my możemy rozmawiać? O czym możemy rozmawiać? Poza tym, kto, proszę państwa, kto daje, i to mówi przewodniczący komisji rewizyjnej, kto daje dokumenty do kontroli jednej osobie? No właśnie, mówię. Kto daje do kontroli? No to skoro kontrolowany zespół kontrolujący trzyosobowy, to kontroluje trzy osoby, a nie jedna osoba, która czegoś tam nie zgłosowała. Proszę państwa, nie ma, regulamin mówi z komisji rewizyjnej, nie ma jednoosobowej kontroli. Ja rozmawiałam z kolegą radnym z mojego komitetu. Niestety opowiedział mi, że on to, co otrzymał, skontrolował, wziął dokumenty, skontrolował i złożył, chyba bodajże mówił, że w Radzie Miasta, że swoją robotę zrobił. Jeżeli ktoś w tym zawinił, to jest trzyosobowa komisja. Jak można powiedzieć, że jedna osoba zawiniła? To jest właśnie, kłania się prokurator. Jak może być kontrolowana, prowadzona kontrola, proszę państwa, przez jedną osobę? Jedna osoba sprawdza dokumenty. Wystarczy, że pan Kuc już sprawdzał Orlik. I się okazało, że potem musieliśmy za Orlik zwrócić pieniądze. Tak sprawdzała jedna osoba inwestycje. Proszę bardzo. I teraz i pan przewodniczący śmie mi mówić, że owszem, ja nie neguję, że komisja, zespół kontrolny, w którym pracowała koleżanka Majer, że pracowała dobrze. Ja tego nie neguję i nie kłamię, bo ja tego nie powiedziałam, że ten zespół pracował źle. Ale co z drugim zespołem? Jak można w komisji rewizyjnej, najważniejszej w naszym mieście, doprowadzać do takiego stanu rzeczy? A potem my z Pionki 24 z portalu dowiadujemy się, proszę państwa, że musimy zwrócić pieniądze za Orlik, że jakieś są pieniądze do zapłaty za kasyno i wiele, wiele innych rzeczy. I ludzie się z nas śmieją. Co ci radni tu robią? Co ci tu radni robią? To w ten sposób pracuje komisja rewizyjna, to jest żenada, proszę państwa. Jeszcze raz powiedziałam, komisja, skład komisji rewizyjnej stworzony na potrzeby tej koalicji. Nie będę więcej, mieszkańcy niech ocenią zachowanie tych właśnie radnych, bo już wiele w tym się pokazało, te głupie uśmiechy, głupie miny wtedy, kiedy my poruszamy problemy miasta. Nie będę więcej, przedstawiłam to, co wiedziałam, przedstawiłam pracę komisji rewizyjnej. Nie będę więcej zabierać w tym temacie głosu. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy
Ja? Pan chciałby zabrać głos pana radnego. Proszę. Jako członek tego drugiego zespołu kontrolującego mogę powiedzieć tak. My mogliśmy z radnym Barłowskim zrobić spokojnie te 5 przetargów. Ale ze względu na to, co tu koleżanka Ela cały czas podważa, że koalicjanci zamiotą pod dywan, daliśmy możliwość, że zawsze był jeden z nas i kolega, którego tu nie ma. Było ciężko się spotkać po prostu dwie osoby, bo ja z Krzyszkiem Pawłowskim byłem na każde zawołanie. Potem wyszła sytuacja w grudniu, że ja się rozchorowałem, ale to się pomijam. Nie zrobiliśmy tego. A jeżeli tak już dla uściślenia, koleżanko Elżbieto, to przedstawię ci materiał, gdzie pisał twój kolega i przy płycie, na wylewanej płycie pod lodowisko nawet nie zanotował, że oferta jedna została odrzucona, bo nie spełniła kryterium. Jak można dopuścić takie materiały? I co, napisał to uczciwie, czy to zrobił, żebyście potem powiedzieli, że pod dywan zostało zamiedzione? I dlatego czekałem, żeby to sprostował. I mogę tylko tyle powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze pan, ale to już naprawdę ostatni głos tej sprawy. To no dobrze, że akurat pan Mirka przyszedł, bo ja też tam porównałem. Przeglądał sobie. Tak, przeglądałem sobie zawsze. Przeglądałem troszkę komisji. I to druga, takich dokumentów brakowało, ale jeszcze raz przeglądałem teczkę komisji rewizyjnej i to pamiętacie państwo, w momencie kiedy była skarga pani Osińskiej, chciałem się zapoznać ze skargą pani Osińskiej i to było 19 marca 2012 roku, nie, 19, mam niewyraźnie napisane, albo marca, albo września. No, to mała różnica. Znaczy, mała różnica jest, albo mamy za rok, to się po roku, panie radny. Co idziemy do tego, pasuje. Akurat niewyraźnie na wstępie. I co się stało? Mówiłem państwu o tym, że brak było protokołu posiedzenia tej komisji, brak uchwały i uzasadnienia do uchwały, bo to były wszystkie dokumenty i integralną część stanowiły. Oprócz tego, sprawdziłem sobie dalej. 27 stycznia 2012 roku brak listy obecności i brak 27 stycznia 2012. 23 stycznia 2012 rok brak protokołu z posiedzenia komisji. 9 grudnia 2011 rok brak protokołu z posiedzenia komisji i brak listy obecności. 28 czerwca brak protokołu z posiedzenia komisji. 24 czerwca 2011 roku brak listy obecności. I to była kontrola dotycząca pani Rysowskiej. 8 lipca 2011 rok. Akurat, przepraszam, 8 wszystkie dokumenty. Wtedy też podnosiłem problem, że pan Mirka powinien zrezygnować z komisji. Ale nie zrezygnuje. No. Rewizyjnej, bo po prostu albo nie ma czasu, albo nie potrafi poprowadzić tej komisji, albo rzeczywiście, tak jak pani radna Gęca powiedziała, jest po prostu powołanym dla potrzeb tej koalicji. I to przykład był tego, że dowiedzieliśmy się o środkach finansowych, które trzeba było odwrócić z portalu 5.24. Ja widziałem pana Sokołowskiego, bo byłem akurat i kontrolował, bo w razie byłem, przypadkowo oczywiście, kontrolował dokumenty sam. Nie kontrolował sam, bo byliśmy we trzech. Później, za jakiś czas przyszedł pan Kuch. Ale przez jakiś dłuższy czas, nie wiem jak długi to było, gdzieś 15 do 20 minut, do pół godziny, był sam i kontrolował te dokumenty. Nie był sam, dziwnym, panem. Dziwnym trafem, że po piśmie, które skierowane zostało do portalu 5.24, no komisja nagle wszyscy znaleźli czas i pan Mirka też narazł. Pamiętam takie czasy, że wszyscy pracowali. Wszyscy.
Komisje odbywały się od godziny 18 do godziny 22, albo nawet, albo i nawet dłużej, jak była taka konieczność i taka potrzeba. Ja, jeżeli pan Krzysztof Sokołowski nie dopełnił jakichś obowiązków, no to trzeba to wyegzekwować i zapytamy go, bo ja z nim też wczoraj rozmawiałem, powiedział, że wszystko po prostu złożył. Głosowałem przeciwko planowi kontroli zgłoszonego przez komisję rewizyjną, bo dlatego, że pod przewodnictwem, uznałem, że pod przewodnictwem pana Tomasza Mielki ta komisja nie jest w stanie już konstruktywnie i rzeczowo działać. Dlatego głosowałem przeciw i namawiam pana dla pana dobra tylko, dla niczego więcej, żeby pan po prostu sam zrezygnował z tego, z przewodnictwa tej komisji. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że tutaj państwo wykazujecie naprawdę zbyt daleko idącą troskę o pana tutaj Mielkę. Ja myślę, że on sobie jest to osoba, tak jak tutaj pani powiedziała. Dla mnie osobiście te wyjaśnienia, które złożył pan Mielka, no, są wiarygodne i dobrze brzmiące, ponieważ wydaje mi się, że każde jedno działanie jednoosobowe no, nie jest wskazane. Proszę państwa, rzeczywiście jest proste pytanie. Jaki może mieć, że tak powiem, bat, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, przewodniczący komisji na członków komisji, którzy są, nie wiem, nieaktywni, nie chcą pracować. No jedyną rzeczą to jest to, co tutaj pani radna zresztą Ela Giemza wyraźnie powiedziała. No, poddajmy, będą oni ocenieni przez mieszkańców, przez wyborców, którzy zachowają się. Natomiast to, że uniemożliwiono wręcz tymi działaniami funkcjonowanie komisji, zablokowano jej możliwość otrzymania pełnego protokołu, no jest sprawą ewidentną i tutaj wyjaśnienie pana Mielki naprawdę powinno przekonać tutaj państwa i ja chciałbym tylko w nawiązaniu do tej wypowiedzi powiedzieć, że plan pracy na rok 2014 niewątpliwie jest taki ambitny i mam nadzieję, że do końca naszej kadencji, dokąd będziemy mieli jeszcze możliwość oceny, okaże się, że rzeczywiście został zrealizowany, czego całej komisji naprawdę życzę. Natomiast na dzisiaj uważam, że materiał przedstawiony przez pana przewodniczącego Mielkę dzisiaj dotyczący realizacji zadłużeń, kredytów i tak dalej, był naprawdę materiałem bardzo konkretnym, rzeczowym i ta część tej kontroli została bardzo dobrze zrealizowana. Jeszcze słowo, panie. Ale ja bym proponował, żebyśmy już. Panie, ale panowie, ja bym proponował, ponieważ każdy z panów już pan radny Kosiniak zabrał głos, pan radny Miśkiewicz w tej sprawie już zabierał głos. Ja rozumiem, że pan, panie przewodniczący, kolejny ad vocem będziemy tak przedłużać. Ja nie chcę ad vocem, ja chcę tylko, bo. Szkoda, ale jak jeżeli panu pozwolę, to będę musiał panu Miśkiewiczowi. Ale nie jest ad vocem, ja chcę tylko powiedzieć krótko, że to, co spędził ten czas pan Tomek w urzędzie, przy pracach komisji przez te 3 lata, to słowa kolegi Miśkiewicza są bardzo obraźliwe w stosunku do tej pracy, którą ten chłopak wykonał dla tej komisji. Jest to jedyna komisja i jedyny przewodniczący, który spędził godziny naprawdę w urzędzie. A kolego Krzysztofie, dlaczego nie zrezygnowałeś z przewodniczącego Rady Miasta, jak cię prosiliśmy, w tamtej kadencji i w tej? I dlaczego namawiasz jego, żeby on zrezygnował? Czy tobie było trudno zrezygnować? Dziękuję. No naprawdę pan Miśkiewicz, bardzo proszę, panie Krzysztofie. Tak. No nie zrezygnowałem, bo nie daliście mi po prostu czasu na to. Czas minął. Za plecami się po prostu dogadaliście. Gdyby ktoś przyszedł wcześniej i mi powiedział, że
To chodzi przede wszystkim o członków SLD, bo do końca byli i potwierdzali to, że są nadal w koalicji do końca. I co? Do momentu o tym. Koalicja żyje, to jest alumna. O tym, że złożyliście wniosek, no dowiedziałem się dopiero, jak ten wniosek został fizycznie złożony w Radzie Miasta. Nie było sensu składania rezygnacji, bo i tak procedura ruszyła i nawet mogłem różne rzeczy robić. Doprowadziłem do tej sesji i mnie po prostu odwołaliście. I tak to się odbyło. Marek, ty mówisz, że no wszyscy pracują. No nie, panie przewodniczący, to pana też to powinno dotrzeć. Ja to mówiłem wcześniej, że pan nadzoruje komisję rewizyjną. Gdyby pan zwracał uwagę i rozmawiał z panem Tomaszem Myką, no to takich sytuacji by po prostu... Pan przewodniczący dzwonił do mnie w tej sprawie jeszcze w ubiegłym roku przed sesją. I miał wiedzę i pan przewodniczący się interesował tą sprawą. Więc tutaj proszę nie atakować pana przewodniczącego, bo jeszcze przed sesją, przed moim wyjazdem do Szczawnicy, bo to było powodem mojej nieobecności, miałem wtedy urlop zaplanowany wcześniej, pan przewodniczący, kiedy ja jeszcze byłem tutaj, dzwonił do mnie i pytał o tą sprawę, więc pan przewodniczący się interesował. Nie, nie, do końca. Tym też się pan przewodniczący interesował. Ja jeszcze i ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć. Rzeczywiście, no nie dziwi mnie to, obojętne, który z członków sali, który nawet nie powiedział, że teraz światło się nie świeci, jest ciemno, to także pan kolega zepsuje. Tak, oczywiście, żebym uwierzył, dlatego że coś, co jest, co brzmi wiarygodnie i jest logiczne, to musi być przyjęte. Proszę państwa, kończymy w tym miejscu. Na tym panie i teraz jeżeli proszę inne sprawy różne, jesteśmy w punkcie sprawy różne, bo ja mam jeszcze sprawę różną i po prostu chciałbym, proszę pan Dąbrowski wcześniej zgłaszał się już do głosu, proszę. Panie burmistrzu, jako rada, jako miasto dofinansowujemy do różnych instytucji, między innymi do sportu i mam takie zapytanie, jako radni, czy nie, no, czy w jakiś sposób, albo czy nie moglibyśmy mieć jakiejś zniżki wstępu na, przykładowo, na ostatni taki mecz. Znaczy gala boksu. Ale to mówię ogólnie, nie brzmi. Dałem przykład ostatniego, no, ale są inne. Inne są przecież sportowe. Teraz będzie turniej Memoriał Rubki, także zapraszam serdecznie na ten turniej, nie trzeba żadnych płacić. Zapraszam serdecznie. Przykładowo. Jeśli chodzi o galę sportu, to jest na coś nie bulwersujący. Bulwersujący, tak. To właściwie, można dać 100 zł. Chodzi o to, że to było właściwie przedłużenie sesji. Absolutnie. Ja zapraszam. Panie burmistrzu, na stronie piszą, że 15 tysięcy miasto dofinansowało tą galę boksu. Dlaczego pan Muno chce, żeby to było sprostowane? Ale gdzie na stronie internetowej Pionki 24. No, to z panem się dowiadujemy czasami wiarygodnie. To proszę zdementować to. Coś w komentarzach pisał. Za tą galę boksu hala zarobiła pieniędzy. Ale to już jest zupełnie prosta, że w komentarzach ktoś napisał, a nie redaktor w artykule. No to czekajmy na zrozumienie. Ludzie piszą i trzeba dementować. Sprawa taka, na bocie pisało. Jest tak zwane rozróżnianie hali sportowej z stowarzyszeniem, organizacją, nie jest uchwała rady, że jest darmowe. Jeżeli znów jest wydarzenie, które ma charakter o promocyjnej miasta, czy to będzie siatkówka, piłka nożna, boks, nie wiem,
jeszcze jakieś inne dziedziny, taniec, boogie-woogie. Przecież my nie bierzemy pieniążków na to. Tylko może coś korzystać z tego obiektu, natomiast różne są formuły. Jak było siatkówka, była na rzecz, prawda, finansowania dzieci. Jak jest gala boksu, to jest element promocyjny, jest transmisja w telewizji Orange, jest możliwość, prawda, gazety, jest promocja naszego miasta i jakbyśmy chcieli wykupić od telewizji przykładowo jakiś spot telewizyjny, czasowy, to są kwoty astronomiczne. Nie jesteśmy w stanie. Jeżeli się ktoś podejmuje i przychodzi z ciekawą inicjatywą, no to odnosimy się pozytywnie do takich spraw. Natomiast proszę, jak pani Maria czy pani Ela jakieś ma ciekawe inicjatywy, zapraszam do mnie, porozmawiamy na osobności, albo większą grupą. I wtedy uzgodnimy jakiś pomysł, coś takiego zorganizować w naszym mieście. Dziękuję. Przepraszam. Panie burmistrzu, czy pan uważa, że moje pytania były śmieszne, panie wiceburmistrzu, że pan okazuje taką radość, że... Ja nie radzę panu burmistrzowi osobności. Natomiast ja się pytam, bo panu komentarze, jeżeli pan by przeczytał, to pan by sam wytłumaczył. Nie było żadnego dofinansowania, użyczyliśmy bezpłatnie w ramach promocji, bo na tym rzecz polega, żeby dementować to, co złe, nawet w komentarzach, jak piszą na tej stronie, wydaje mi się. Czyta komentarze. Ale można dyskutować z każdym komentarzem. Nie czytam, bo wtedy ktoś powiedzieć prawdę. Dziękuję bardzo. Pan Bogusz. I w tej sprawie jeszcze, tak? Chciałem zapytać, przypnijmy spekulacje, słuchajcie, szanowni państwo. Powiedzmy, ile dofinansowaliśmy, żeby nie było jakichś tam domysłów, komentarzy i będzie jasny temat. Zamierzenie jakiej wysokości do kwoty 13 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. I koniec, to nie jest spekulacja. Dziękuję bardzo. To nie wiem dokładnie.